Siemanko wszystkim, jestem Kasia i dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft i słuchajcie, dzisiaj weźmiemy Noobka na przygodę. Weźmiemy go do Katylandii i po drodze mu pokażę szpital, pokażę mu domek stary Matrunera. No i wiecie, pokażę mu też część Katylandii. My mamy złe wspomnienia trochę z tą Katylandią, ponieważ no Noobek mnie tam porwał i wiecie, tam przez chwilę siedzieliśmy. No, ale chciałabym to jakoś wymazać i po prostu też Noobkowi pokazać, gdzie kiedyś mieszkałam i tak dalej, jak wygląda Katylandia, więc zaraz mu wszystko pokażemy, idziemy po Noobka. No i się spytamy, czy jest chętny na taką przygodę, czy się ucieszy, czy raczej będzie, nie będzie mu się chciało. Zobaczymy, zobaczymy zaraz. Halo Noobek, halo! Halo, o! Siemano! Siemano Noobek, mam dla ciebie super propozycję, żebyś nie siedział tu sam. Na co mam czekać? Nic, no. Żebyś nie siedział tu sam i żeby, wiesz, jakoś poprawić relacje między nami, zabiorę cię na przygodę, ale ta przygoda będzie ultra kozacka. Chcesz czy nie? Nie, ale zależy, co będziemy robić, bo jakbyś nie... Słuchaj. Kupali Dilta, to tak. Dilta, dobra, kopiemy Dilta, jeeej! Dobra, kopiemy Dilta. Słuchaj, zabiorę cię gdzieś w lepsze miejsce niż Dirt. No, nie ma nic lepszego od Dilta. No dobra, prawie lepsze niż twój Dirt, okej? No, no, zabiorę cię do Katylandii, chcesz? Do Katylandii? No. Byłem tam chyba kiedyś. Byłeś tam kiedyś, ale wiesz, mamy słabe wspomnienia z tego przeżycia, bo mnie wtedy porwałeś, noob jeden. Ale... Nie, to nie ja. No okej, okay. Ale powiedzmy, że chcemy to naprawić i po prostu... Co ty? Pójdziemy po prostu naprawić nasze relacje. Po drodze ci pokażę kilka miejsc, które właśnie też tam powstały po drodze do Katylandii, także chcesz, to idziemy. Dawaj, chodź. No dobra, chodź. To możemy w sumie chodź. Się przejść, jak mówisz, że będzie fajnie. Będzie to super. Ja... Noobcio ci wiezie trochę. Noobcio, idziemy. Tylko nie pędź tak. Trzeba pędzić, bo muszę ci pokazać całą Katylandię dzisiaj. Jej, Katylandia, ale jak tam w ogóle ty tam mieszkałaś, czy co tam no lubiłaś? No właśnie, chcę ci opowiedzieć, ja tam przez jakiś czas w ogóle mieszkałam, zbudowałam tą Katylandię i sama tam byłam. A byłeś w Palionowicach w ogóle? Tak. A w Wojanowicach 2.0? Byłem się 2.0, nie. Nie byłeś jeszcze w Wojanowicach 2.0? Byłem... W Wojanowiciach 3.0 byłem. 3.0? Takie istnieją? Nie, żartowałem. Ale skoro tam nie był, to może będzie okazja, żeby też go zabrać. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebym go tam zabrała. I może ci pokażę też ten... Chodź, najpierw ci pokażę w ogóle szpital. Widziałeś, jaki jest szpital? No, szpital normalnie mamy. Taki szpitalowy. Taki szpitalowy. W sumie na szybko możesz wejść zobaczyć, tu jest poczekalnia. Byłem w szpitalu, bo głowa mnie bolała kiedyś, kata miałem, to byłem już. A, byłeś, no dobra, jak cię głowa bolała, to jest do szpitala. Dobra, no i tak mniej więcej to wyglądało, nie? Takie pokoje, bardzo jasno i tak dalej, więc no tak wygląda nasz szpital. On będzie przeniesiony prawdopodobnie na Wojanowice, bo no tutaj trochę daleko od Wojanowic. Więc lipa, ale idziemy dalej i będziemy szli już w stronę Katylandii. Mamy jeszcze jeden przystanek po drodze do Katylandii. Czy to za wełna? Moja wełna różowa. No bo tu czemu jest twoja? Droga do Katylandii. Aha, w ogóle no do dobra. Katylandii to nawet ty sam byś trafił, wiesz o tym? Serio? Serio, zobacz, idziemy po takiej ścieżce, nie? Ale to jest tylko wioska dla dziewczyn, czy co? Nie, no to jest moja wioska po prostu, nie? A myślałam, że tam może też Noobcia może Noobcia tutaj będzie. No nie wiem, sprawdzimy, ale wątpię szczerze. Noobcia chyba nie wiedziała o istnieniu Katylandii, wiesz? Myślałem, że powiesz, że tak. No, zobaczymy. Nie chcę ci robić nadziei, bo sama nie wiem, ale jak... Dzięki! Jak widzisz, droga jest mega fajnie zaznaczona, więc no, nawet kto to byś... zrobił? No, chyba Matruner kiedyś tak zrobił, ale nie pamiętam dokładnie. Ale Dirtem. I po prostu jest tak fajnie zaznaczona, że ta droga jest mega prosta do tej Katylandii. Po drodze właśnie zahaczymy o stary domek Matrunera, zobaczysz też, gdzie Matruner mieszkał. Tam też się bardzo dużo rzeczy działo kiedyś, także wszystko ci pokażę, Noobek. Poznasz trochę historii. Dobra. W końcu ci pokażę, że ty nie byłeś tu pierwszy, tak jak mówiłeś nam. Byłem, patrz na ciebie. Kwiatka mi rzuciłaś? Nic, nie. Co ty, Noobek? Za ciebie. Jesteśmy kolegami. No, mam nadzieję, że to tak po koleżeńsku. No dziękuję, tak. Noobek. Ta. Nic nie knujesz, prawda? Nie, ja nie wiesz nawet, co przygotowałem dla Noobci, bo nie byłaś w moim magazynie. Ty masz magazyn? Nie, nic nie mam, a co ty? Co? Co to magazyn? Wcale nie wiesz. Dla Noobci tam coś przygotowałeś? No, ale nie mów jej. Dobra, nie powiem, ale no. To jest, na przykład Wojtek o tym wie? Wojtek nie. Okej. Ale powiem mu, bo nie gadałem jeszcze. A Palion o tym wie? Palion nie, ogólnie.
Aha! Dobrze, dobrze, Nubek, dobrze. To tajne. Totalnie, tajne, no. Przez poufne. Uha. Dobra, tajne. Gdzie idziemy? No zobacz! A tutaj to? Się coś nie wyłania, no. A tu byłem tutaj też chyba, co? Byłeś? Nie. Nie. No tak, że tutaj pierwszy byłem. Tak, no, tutaj aha, no tak, pierwszy byłeś, nim w ogóle to powstało. Zobacz, no. Tu możesz sobie z tych skrzynek brać jak chcesz, bo one w sumie no już... Już nam się nie przydadzą w sumie, więc... Chyba sobie saltuję, że będę coś blał takiego. Tu nic nie ma ciekawego, nic oprócz... Blok miodu tu jest, lol, widziałeś ten blok miodu? Nie. Lol, mega dziwne, dobra. Idziemy dalej, chodź, idziemy dalej. Już pozwiedzałeś, ładny domek, fajny. Kiedyś ten domek po prostu wybuchł przez creepera, także on teraz jest taki, wiesz, trochę drewniany, trochę inny. Ale to co, idziemy dalej, idziemy dalej. Teraz najważniejsze przed nami, Nubek. Teraz będzie najlepsze, najciekawsze. Chociaż Katylandia jest trochę popsuta i no, trochę się tam działo, ale i tak uważam, że jest to naprawdę fajne miejsce. No, pamiętam tutaj tą psio... Nieważne. Co pamiętasz? No. Co pamiętasz? No. Ale co pamiętasz? Tą tablicę. Jaką tablicę? Tą tablicę? Niby skąd pamiętasz tą tablicę? Ta? Skąd to pamiętasz? Ty tu by... Aha, bo tutaj byliśmy, dobra. Ty mnie tu porwałeś przecież, ja zapomniałam o tym. Ale my idziemy w ogóle drugą stroną, idziemy tamtędy. Daleko jeszcze? No w sumie nie, to jest mega blisko. Ogólnie to jest bardzo blisko od Wojanowic, więc jeszcze kawałeczek i już będziemy, więc luzik, spoko. Luzik, Nubek. Tak, i wpadłem po mocy. Serio! Czekaj. Co? Jak to? Podać ci lifta? Nie, coś jakiś... O, patrz, mam jakiś klok. Jestem. Potknął. Patrz to, ej, to jest dom prawie idealny dla ciebie, tylko z bruku. Z bruku? Co ty? O, ale powiem diltowy. No. Ktoś to ładnie, kto to zbudował? Ja chyba kiedyś. Lubiałaś dilta? Nie, miałam tylko dilta po prostu w ekwipunku. Zobacz, zobacz, dobra. Nubek, zobacz. Wow. Już zaczynasz widzieć różowe? No, ciszkowicie. No, zaraz cię oprowadzę. Au. Pokażę ci, jak wygląda Katylandia, chociaż jest zniszczona trochę, no niestety, bo nie zdążyłam jej naprawić w żaden sposób, ale pokażę ci, jak ona wygląda. Patrz, wchodzimy. No tu ogólnie kiedyś było bardzo ładne wejście, ale się rozwaliło. Tu co była, ty zrobiłaś z nim? Tu była ładna ścieżka, nie pamiętam, to chyba on rozwalił albo... O, dobra, domek mój, dobra, nala! Nie, idziemy zwiedzać Katylandię. Nie chcesz zobaczyć Katylandii? Nie, mam tutaj domek, chcę w domku zostać. Co ty gadasz? Zaraz zniszczymy ten dirt. Nie, to nie, proszę pani. Dawaj, chodź ci, pokażę coś fajnego. Dobra, ale nie powiedz, że to jest, nie no, z tego wszystkiego ogólnie, podoba mi się najbardziej to. No bo sam to zbudowałeś, dobra. A poznajesz ten zamek? Poznajesz ten zamek? Zamek? Chcę zobaczyć go. Ale tam nic w środku nie ma ogólnie, oprócz tego, co ja tam sobie zbudowałam, ale poznajesz ten zamek, czy nie? Tak. Gdzie go widziałeś? Nie, no widziałem go na luźnych, że tak powiem, no jak coś, nieważne co. Ja widziałem zawsze, jak ty tutaj budowałaś wszystko, myślisz, że coś mnie nie było? A wiesz, że na Wojanowicach jest taki sam zamek? Serio? No serio? Nie ma. No serio jest, pokażę ci. Nubek mi nie wierzy, no żart, ej serio? Nie no, nie ma takiego zamku. Jest taki sam, identyczny. Głupka się mnie robisz. Nie, tylko jest teraz... Gdzie, w którym miejscu jest? Na pustyni, obok skinów. Na pustyni, obok skinów. Serio? No nie pamiętam, dobra, myślałem, że jest... Nie, serio, nie wiem. Dobra, pokażę ci kiedyś na ten, ale... Co tam jest dalej? Kiedyś przenieśliśmy, tu są w ogóle domki, w których byli villagerowie. A dalej była moja prywatna wyspa. O nie, to jest wszystko poniszczone, dobra. Tu miałam drzewa różowe. Wszystko tu było różowe. Nie dbam, bo mnie tu nie ma na przykład. No to dbaj, a nie. Co jakbym taka? Tu mieszkała, to bym dbała. Ale zobacz, jaki ładny ogródek, ile wody i wszystkiego. Tak ładny, że cały los walony. Co ty nie dbasz? Ale dużo zobacz fajnego domek, jaki rozwalony. No nie wiecie. O co nie! Jest? Padłam w jakąś pułapkę. Dama. Ty też wpadłeś? No. Nubek. Ja pomóc. Pomóc. Masz, rzucę ci trochę dirta, się jakoś wykop stamtąd. Jak mam się wykopać? No patrz, tutaj zostawię coś takiego, no i teraz poskopuj się pod siebie. Dobra, rozumiem. Chodź, pokażę ci, Nubek, coś kozackiego, ale to szybko, naprawdę, pokażę ci jacuzzi. Jacuzzi? Byłeś kiedyś w jacuzzi? Kiki, patrz.
Kij jak Kati. No tak, bo kij jak Kati raczej. Aha. Zobacz to, Nubek. O nie, wow, jacuzzi, yeah, jacuzzi. Podoba ci się w Katilandii? Szkoda tylko, że to jest czasą. No, ale takie bąbelki, ta, ej, szalata. Czekaj, Kati, oblonię cię. Nie, czekaj. Oblonię cię, o nie, Kati, Nubek. Kati, spoko, oblonię cię. Czekaj. Dobra, trzeba się schować, Nubek. Nie, ja będę walczył. Może chodź lepiej, po prostu trzeba iść nie. spać. Dobra, bo czekaj. Bo ty zginiesz. Nie, zginę. Czekaj, nie zginę. Dobra, czekaj. No ha, ty nie położyłeś. A czekaj, patrz co mam. O, masz rzeczko. Dobra, idziemy spać. Ja. Dobra, kochani, mamy kolejny dzień. Możemy teraz skorzystać z jacuzzi. Bez jakichś szan... No, Nubek. To Nubek. Co? Ty się tak relaksujesz w jacuzzi? Co to jest za dzień? Emenemensy. A zobacz, jak się fajnie skacze, nie? Emenemensy. Samo skacze. Emenemensy. Słuchaj, Nubek, podoba ci się w Katilandii? To w sumie jest wszystko, co ci chciałam pokazać tak naprawdę, więc możemy niedługo wracać do Wojanowic, ale... A byłaś kiedyś dziewczyną na Nubkowiczach? Istnieją Nubkowice? A nawet nie wiedzieliście, tacy właśnie się tutaj, tak tutaj właśnie chodzicie. No to ja chcę zobaczyć te Nubkowice. Dobra, Nubek, następnym razem ty mnie zabierasz na przykład. No co mi niszczysz tu? Dobra. Marchewy. Trzeba żebrać. Dzium. Marchewy. Chcesz marchewę? Jadłeś kiedyś marchewkę? Ach, jest zdrowa. Zdrowa jest marchewka, no możesz się pozbierać jak chcesz. Ja tutaj trochę zasadzę, żeby były... Oj, chyba też jestem głodna. Dobra, Nubek, ja cię już oprowadziłam. Mam nadzieję, że cię podobało, a jak nie, no to masz problem. Podobało. Podobało ci się? Bardzo. No to się cieszę, zrobiłam ale ci... nic potem nie przebuduję na Dirta. Przebudujesz to na Dirta? Wcale nie. I to może będą jeszcze Nubkowice, no chyba nie. Nie, to jest za bardzo już skażony teren ludziowy. Skażony, dobra, Nubek. Idziemy do Wojanowic, nie chcę się z tą kłócić. Kochani, my uciekamy z powrotem, pokazałam Nubkowi Katilandię. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobała jego reakcja. Chyba mu się spodobało, jedyne co mnie dziwi, że on tego zamku nie pamięta z Wojanowic. No ale dobra, pokażę mu w Wojanowicach ten zamek. My wracamy, no nie, na pewno nie Dirtem. No czekaj, poplawiłem trochę plamę. Żart. Także kochani, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał. I do zobaczenia już w następnych filmikach. Buziaki dla was, pa pa!